Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym jeszcze uzupełnić tylko ten swój poprzedni filmik na temat jedzenia. Mianowicie tutaj zahaczę troszeczkę o Litwę przede wszystkim. Chodzi mi tutaj o chleb litewski albo na przykład wileński. To jest chleb ciężki, prawda? Raczej taki ciemny bardziej, z kminkiem, ponieważ Litwie nie dają dużo kminku. Kminek działa neutralizująco na tłuszcz. W ogóle w dawnej Polsce, na przykład w dawnej Rzeczpospolitej, dawano bardzo dużo tłuszczu i nawet zjełczałe masło dawano właśnie, żeby było tłusto. Im tłuściej, tym bardziej bogato. Także tak to wyglądało. Chleb litewski, jak mówię, jest ciężki, ciemny, z kminkiem. Chleba litewskiego w Polsce nie kupimy. No może gdzieś tam, prawda, w okolicach, nie wiem, Sejn, prawda, czy innych, to być może chleb litewski się kupi, czy Wiżajn, albo różnych innych regionów Suwalszczyzny, natomiast w Warszawie na pewno nie. To, co się nazywa chlebem litewskim, to nim na pewno nie jest. Co jeszcze? Jeśli chodzi o Litwinów, to też mają oni takie małe pierożki, które się nazywają kołduny. Oni jedzą je z majerankiem. Litwini też dużo majeranku używają. Na przykład Tatarzy też mają kołduny, ale właśnie nie używają majeranku do tego, z tego co wiem. Jedzą je odrębnie, a Litwini z kolei jedzą je w rosole. No do tego używa się, z tego co wiem, Tatarzy używają chyba mięsa baraniego. Tutaj też jest wołowe, cielęce u Litwinów, prawda. Także to tak wygląda. Jeśli chodzi o inne kwestie, jeżeli chodzi o jedzenie, to pamiętam, że bardzo dobrą sałatkę owocową jadłem w Makarskiej, to jest w Chorwacji. Ona tam się składała z arbuza, prawda, melona, różnych takich innych, ale oni naprawdę te owoce mają świeże, bardzo dobre. Także to to by było. A, jeszcze nie, to nie byłoby na tyle, bo jeszcze chciałem trochę opowiedzieć o tych czeskich omaćkach, czyli, prawda, ketchupach. Ketchup, prawda, omaćka, no to jest, na przykład, jeżeli masz smak, prawda, powiedzmy czosnkowy, to rzeczywiście smakuje w taki sposób. On jest taki bardziej, bym powiedział, może bardziej mi tak naturalnie smakuje, nie jest taki sztampowy, no, tak bym powiedział w ten sposób. Mamy też bardzo dobre sosy do mięs, same mięsa czeskie, jak już mówiłem, są całkiem niezłe. No i bardzo mi smakują też, prawda, te knedliczki, oczywiście. I no też Czesi mają oczywiście absynt. Też piłem go, całkiem mi nawet smakował, ale wolę nasze alkohole pod tym względem. Tutaj uważam, że jesteśmy lepsi, nie chwaląc się, prawda. Choćkolwiek piwo Czesi mają bardzo dobre i mają bardzo duży wybór piwa. Nawet w supermarketach, prawda, wszędzie można to piwo kupić. I mają bardzo dobre hospody właśnie, gdzie jest to piwo podawane, prawda, piwo się, pod piwo się je oczywiście, też piwo się pije w Czechach sote, więc bez żadnych soczków i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, jest to jakby obraza dla piwa, picie z sokiem, czy inne tego typu rzeczy, które są u nas uskuteczniane w Polsce. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego życzę. Aha, jeszcze jedno, chleb litewski jest naprawdę pyszny.